Jeżeli nie jesteś Eskimosem, potrzebujesz lodówki. Jeżeli oglądasz ten materiał, prawdopodobnie potrzebujesz jej bardzo i to szybko. Wykazujesz przy tym duży rozsądek, pragnąc poznać najlepsze lodówki na rynku, dobrze wydając ciężko zarobione pieniądze. Zadanie nie jest łatwe, bo w sklepach spotkasz setki modeli. Mój wideo ranking ułatwi ci podjęcie decyzji. Wyłoniłem w nim 6 topowych łodziarko-zamrażarek oraz jedną serię, ponieważ w całości zasługuje na wyróżnienie. Pamiętaj przy tym o kilku sprawach. Mój ranking jest niezależny, nikt mi za niego nie zapłacił. Oparłem go na wersji tekstowej, którą spotkasz na portalu prorankingi.pl. Regularnie ją aktualizuję i to od kilku dobrych lat. Aktualnie zawiera aż 14 top lodówek, lecz w filmiku omawiam te ze ścisłej czołówki i najciekawsze. Ta klasyfikacja dotyczy modeli wolnostojących, przeważają sprzęty o szerokości 60 cm, ale znalazły się też dwa mające 70 cm. Szukasz jeszcze szerszej lodówki lub takiej do zabudowy? Na tego typu rankingi, rzecz jasna także niezależne, natkniesz się na portalu prorankingi.pl, a tymczasem prześledźmy wspólnie głównych bohaterów tego materiału. Samsung RB38T776 CB1. Świetnie oceniana lodówka 60 cm z komorą 0. Topowa pod wieloma względami, jedna z najcichszych, najpojemniejszych i najbardziej energooszczędnych. Do tego trwała z niezawodnym kompresorem, który dobrze znam, bo taki sam mam w swojej lodówce. Kupując ją już nie musisz bawić się w Tetrisa i kombinować, aby wszystko rozsądnie pokładać w chłodziarce. Nie wypychasz lodówki po brzegi, znajdziesz w niej wolne miejsce nawet po wielkich zakupach w markecie. Praktycznie każdy poziom ma tu swój własny, wydajny nawiew zimnego powietrza. Finalnie nie obawiasz się utraty świeżości swojego jedzenia. Nieważne, gdzie położysz przekąskę czy składniki na obiad. W każdym zakamarku sprzętu panują optymalne warunki chłodnicze. Nie zabrakło stojaka na butelki oraz innowacyjnej komory zero. Co w niej takiego ciekawego? Możliwość podziału na dwie strefy z inną temperaturą. Genialny pomysł. W jednej części umieścisz warzywa i owoce, a w drugiej mięso czy ryby. A to tylko prosty przykład zastosowania. Co więcej, dostaniesz także komorę świeżości. Wyregulujesz w niej wilgotność, chroniąc delikatniejsze produkty przed wysuszeniem. A że stylistyka tej topowej lodówki także nie zawodzi, nie mam jej absolutnie nic do zarzucenia. Super sprzęt. Haier HFR7720DWMP. Bierz moje pieniądze i daj mi tę lodówkę 70 cm. Dokładnie tak pomyślałem, gdy zobaczyłem ten sprzęt. Zaoferuję ci ogrom przestrzeni na żywność, w tym bardzo duży zamrażalnik. Zresztą ta część mocno się wyróżnia. Haier, jak to często z nim bywa, postawił na wielodrzwiową konstrukcję. Część mrożąca wyróżnia się odseparowanymi szufladami. Wyglądają na masywne, bo i sporo mieszczą, ale w praktyce lekko je wysuniesz. Łatwiej posegregujesz przy tym mrożonki, prędko odnajdując, co akurat jest ci potrzebne. W części chłodzącej bez trudu przechowasz ulubione warzywa i owoce. Wykorzystasz do tego komorę świeżości. Utrzymuje wyższą wilgotność, a to ważna cecha przy obecności no frost. Energooszczędność oraz głośność pracy także nie zawodzą. Jak widzisz już po zdjęciach produktowych, to lodówka z dystrybutorem chłodnej wody, nie tak często spotykane w modelach o tej szerokości. Jeżeli tylko masz miejsce i kasę na to urządzenie, warto je nabyć. Oglądaj jednak dalej mój wideo ranking, bo kilka miejsc dalej czeka inna lodówka 70 cm, na którą warto zwrócić uwagę. Lodówki Samsung Bespoke. Wyjątkowa sytuacja, bo pierwszy raz w filmiku tego typu wyróżniam całą linię produktów. Bespoke zasługuje jednak na to. Główne różnice pomiędzy modelami tej serii to wysokość, a więc i pojemność, kolorystyka oraz klasa energetyczna, choć to zwykle C lub D, czyli dobre wyniki. W wersji tekstowej wyróżniłem jeden dwumetrowy model z białym szkłem i klasą C oraz nieco niższy z klasą D i czarnym szkłem. Linki do nich znajdziesz w postrzepionym komentarzu. No dobrze, ale co jest takiego intrygującego w Bespoke? Chodzi o modułowe lodówki. Dostajesz możliwość zmiany panelu z przodu na inny, na przykład w odmiennym kolorze. Do tego dostawisz drugą sztukę tuż obok, tworząc spójną całość. Ciekawa sprawa, bo bez zmiany sprzętu na całkiem inny możesz go poszerzyć niejako, tworząc jedną dużą lodówkę multidoor. Daje to sporo możliwości, zwłaszcza że modułowość obejmuje także wolnostojące chłodziarki oraz zamrażarki. Pomijając ten wyróżnik, mówimy po prostu o skutecznych, funkcjonalnych i cichych urządzeniach, nawet kompletnie zapominając o walorach Bespoke. Te lodówki są świetne w swoich cenach.
regionach nie uważam, aby modułowość sporo dokładała do ceny, choć mogłaby, stąd też wyróżnienie dla dwóch produktów z tej serii. Tak naprawdę mogłem ich uwzględnić o wiele więcej. To od ciebie zależy, jakie wykończenie i wysokość wybierzesz. LG GBB92MCACP. Ranking lodówek bez LG byłby zbrodnią. Osobiście uważam, że to wyjściowo jedne z najmniej awaryjnych chłodziarko-zamrażarek. Jasne, jakieś usterki związane z elektroniką bywają losowe w każdej marce. Zwróć jednak uwagę, że lodówki LG mają świetne sprężarki inwertorowe z bezpośrednim napędem. Między wspomnianym napędem a tłokiem nie ma nic więcej, a im mniej części, tym mniej potencjalnych awarii. Odchodząc od niezawodności, reszta cech wypada równie wybornie. Wyróżniony sprzęt zapewni ci dwie specjalne szuflady. W jednej ustawisz temperaturę, a w drugiej wilgotność. Przedłużysz świeżość wielu produktów, mogąc je przechowywać luzem. Spodobała mi się też składana półka. Dzięki niej zmieścisz chociażby garnek z zupą albo wyjątkowo wysokie butelki, choć i tak jest na niej stojak. Ponadto mówimy o cichutkiej i ekonomicznej lodówce. Działa przy tym bardzo skutecznie, zresztą wyłapałem pewien ciekawy rezultat. Otóż dzienna wydajność mrożenia radzi sobie z 14 kg, rzadko spotykane nawet w wielu lodówkach o 10 cm szerszych. Mówi to o tym, że sprzęt LG po prostu bardzo efektywnie mrozi, tym bardziej podoła niewielkim skokom temperatury, prędko je zbijając. Dodam, że w tekstowej wersji rankingu lodówek wyróżniłem jeszcze dwie inne chłodziarko-zamrażarki LG. Jedna z nich ma mniej niż 190 cm wysokości, więc coś dla osób, które niekoniecznie poszukują dwumetrowej lodówki. Siemens KG49NAIBT. Groźny konkurent dla najlepszych lodówek Haier o szerokości 70 cm. Ma nad nimi pewną przewagę. Otóż to chłodziarko-zamrażarka do obudowy. Może stać bezpośrednio przy meblach kuchennych albo ścianie. Wybór należy do ciebie. Brak luzu nie zdegraduje jej możliwości chłodniczych. Nie zwiększy też znacząco prądożerności. W parze z tą korzyścią idzie inna. Wystarczy, że otworzysz drzwi na 90 stopni, a bez trudu wysuniesz szuflady i ogólnie wszędzie sięgniesz. Przyznaj, że tego typu cecha ułatwia aranżację i wpasowanie lodówki w wymarzoną kuchnię, prawda? Kolejna super sprawa to klasa energooszczędności B. Roczne utrzymanie tej lodówki to jakieś 109 zł. Różnica jest tak znacząca, że Siemens ciągnie mniej prądu niż wiele węższych, czyli mniej pojemnych lodówek. Coś dla osób, które lubią oszczędzać na rachunkach za prąd. Ja do nich należę, a ty? Moją uwagę zwróciły także dwa niezależne obiegi powietrza. Nie mieszają zapachów między produktami i jeszcze szybciej reagują na wzrost temperatury wewnątrz sprzętu. Nie boisz się, że stracisz swoje jedzenie, musząc wyrzucić je do kosza. Długo przetrwa w tym urządzeniu, a masz jeszcze do dyspozycji sporą komorę zero. Liebherr CNBDC5733. Od tej marki uczyło się kilku innych producentów lodówek, na przykład Haier. Liebherr to legenda w tej kategorii, choć niestety mocno się ceni. Wyróżniony model nie kosztuje jednak fortuny, rewelacyjnie prezentując się w każdej kuchni. Stalowe wykończenie robi wrażenie, lecz stanowi jedynie początek zalet. To luksusowa lodówka z trzema pojemnymi szufladami w zamrażalniku. Zużywa niewiele prądu, mogąc zmieścić sporo żywności. Chroni żywność przed wysychaniem osobnymi obiegami powietrza oraz komorą świeżości. Cicho działa, a jej drzwi otwierają i zamykają się nawet automatycznie. Co to oznacza? Wystarczy, że w nie zapukasz. Może i trochę bajer, ale przyznaj, że rzadko coś takiego się spotyka. Tak samo jak modułowe balkoniki na drzwiach. Zmienisz im wysokość, jak i przesuniesz uchwyt, by dopasować go do wysokości butelek. Żadna z nich nie spadnie ani się nie przechyli. Ta prestiżowa lodówka z rankingu niesie za sobą sporo ciekawych cech konstrukcyjnych. Dotykowy wyświetlacz na drzwiach, płaski tył, miejsce na blachy do pieczenia, regulowane półki. Tego typu udogodnienia stanowią detale, ale razem potęgują pozytywną ocenę. To wszystko jak najbardziej tłumaczy cenę tego sprzętu. Coś dla bardzo wymagających osób. Amica FK299-2FTZXAA. Video ranking kończę 14 pozycją z wersji tekstowej. Dlaczego akurat ją postanowiłem omówić w filmiku? Ponieważ ma 180 cm wysokości, 55 cm szerokości oraz 60 cm głębokości. To po prostu stosunkowo kompaktowa lodówka, by nie powiedzieć, że slim. Wciśniesz ją w niewielką przestrzeń kuchenną, nie musząc rezygnować z wymarzonych mebli. Co więcej, front będzie się z nimi licował. Jasne, to bardziej lodówka dla singla czy pary, lecz nie jest wcale za mało pojemna w swoich gabarytach. We wnętrzu natkniesz się na komorę zero, której temperatura nadaje się do przechowywania mięsa czy ryb. Nie stracą konsystencji i świeżości. Pojemnik Wit Control Plus ze specjalną tacą oferuje z kolei kontrolę wilgotności. Twoje owoce i warzywa nie przykleją się do dna. Będą dłużej zdatne do spożycia. Wszelkie pojemniki oraz
oraz szuflady zamykają nie tylko same produkty spożywcze, ale i ich zapachy. Nie wymieszają się i nie zepsują dobrego smaku oraz aromatu Twoich smakołyków. Pod względem funkcjonalności jest bardzo dobrze. W dodatku to tania lodówka wolno stojąca do 2000 zł. Jeżeli szukasz akurat czegoś nieco mniejszego, masz swojego lidera z rankingu. Podsumowanie. Mój niezależny ranking lodówek pokazał Ci eleganckie, skuteczne, ciche i energooszczędne urządzenia. Mocno wierzę, że zestawienie ułatwiło Ci odnalezienie tej jednej lodówki, która idealnie spełni Twoje oczekiwania, wpisując się także w założony budżet. Pamiętaj, że o ile filmiku nie zaktualizuję, tak czynię to z wersją tekstową, która zawiera jeszcze więcej topowych modeli. Zajrzyj zatem na prorankingi.pl i to również wtedy, gdy szukasz pozostałych sprzętów AGD. Moje subiektywne klasyfikacje pomogą Ci dobrać najlepszy zestaw. Jeżeli masz własną opinię lub dodatkowe pytanie, zostaw komentarz. Zachęcam przy okazji do subowania, obiecując Ci jeszcze więcej niezależnych zestawień, poradników i testów. Do następnego!